tak powiem, szklarska poręba jest moją kolebką, prawda? Ja tutaj, patrząc przez całe swoje dzieciństwo na mojego dziadka, który mnie wychowywał, był mistrzem z jego i przejąłem, tak mi się wydaje teraz, patrząc z perspektywy czasu, jego energię, prawda? Jego podejście do życia, jego sposób pracy, że wstawał o 5, o 6 czasami w roku, to wtedy można było i chciał, też tak chciałem i tak mam. To była obserwacja od dziecka, to gdzieś tam widziałem, jak ktoś się bawił szkłem, to był mój dziadek. Później szkoła, rzemiosł artystycznych, oczywiście chciałem iść do liceum, ale się nie udało, więc i tak zostałem na galanterii drzewnej, która spowodowała to, że zacząłem od drewna, prawda? Tak jakby zacząłem rzeźbić w drewnie. No i później jakby kolejne dane zdobyłem podczas trenowania tej sztuki, poprzez obserwacje. Często się też zastanawiam, gdy zrobiłem rzeźbę, czy to się w ogóle komuś spodoba, prawda? Wszystkie komentarze są dla mnie cenne. Tak jakby z każdego tego komentarza wyciągam coś po to, żeby zrobić korektę, po to, żeby uzmysłowić, czy to, co zrobiłem, jest dobre, czy trzeba nad tym jeszcze popracować, czy coś zmienić. Sztuka jest wejściem na drugą stronę lustra. Sztuka jest dla mnie, jest tylko moja i tak naprawdę to, co tam później z tego wypadnie, to jest tak jakby ten odpad, który gdzieś tam podczas tej penetracji, tego drugiego wymiaru się stał. Ten rezonans sztuki z górami. Na pewno jest część ludzi, którzy przyjeżdżając tutaj reagują na sztukę, ponieważ chcą, żeby ta sztuka kojarzyła mi się z tym miejscem. Ale też jest część koneserów, takich nazwę, ludzi, którzy chcą kupić sztukę, ponieważ kolekcjonują sztukę na przykład. Niewątpliwie szklarska posiada aurę do tego, żeby sztuka tutaj po prostu się tworzyła, sztuka się tutaj eksponowała. Jakby te góry tworzyły do niej jakieś tło, prawda? Szklarska jest o tyle fajnie położona, że jest po prostu odsunięta od jakby całego wielkiego systemu. Żeby się tutaj dostać, musimy się przebić przez gęsty las, którym prowadzi nas piękna droga, która wije się wzdłuż rzeki Kamiennej. Wyjeżdżamy poprzez bramę takiego zielonego lasu, jakby z po prostu takim izolatorem, filtrem. Już się zaczyna przygoda. Ja sam, jak wracam skądś i już jestem tutaj na tej drodze, to wiem, że się skończył jakiś ciężki etap, że za chwilę będą góry i już wszystko będzie dobrze. To jest dziadziuś, po prostu dobry dziadzia, tak? To nie jest żadne straszydło na pewno, bo od dziecka tutaj po tych górach, jakby to było moje podwórko tutaj, to cała szklarska poręba, kamieniołomy, czy tam, czy w ogóle huta, tam to cały ten rejon, ten las. I tam nigdy nic złego się nam nie przydarzyło, była nas ekipa po prostu 20 łebków, którzy tam biegali, jeździli na rowerach, spinali się, zrzucali, ścinali drzewa, budowali szałasy, kąpali się w rzece i to mi się wydaje istotą tego całego zajścia, ta duchowość właśnie, to jest chyba ta ochrona. Ten anioł stróż, to jest ten duch gór dla mnie.
To jest, nie? Jako dziecko w ogóle wiele rzeczy widzisz, nie? Znaczy, mi się najbardziej z takimi postaciami kojarzą te świerki zasiężone, prawda, w górę. To takie wszadzi. Ile razy to przypominało do złudzenia, że tam, nie wiem, łapałem za aparat i mówię, muszę zrobić zdjęcie, bo to jest właśnie, kurde, postać. Ale to jest tak ulotne, jak mandala z piasku po prostu, prawda? To jest woda. To jest po prostu, nie wiem, na szybie szront czy coś takiego. To są te rzeczy, które tutaj w górach widzisz jakby ostrzej, prawda? Bo tutaj te zjawiska zachodzą po prostu. Gdzieś tam, w tym Babilonie, tam oczywiście jest zima, jest mróz, ale ten beton to wszystko jakby nie pozwala. No nie wiem, tutaj popatrzysz na strukturę śniegu albo na, nie wiem, na kamienie przysypane w rzece i widzisz już. Tu nie jest łatwo, ale jest coś za to. Bajkowość, jakaś taka wiewiórkowość, jakieś robaczki, te rzeczy, one wyszły z projektów, z różnych jakichś upodobań, które kiedyś wypuściłem i to spowodowało domino, prawda? I jak tak kiedyś zrobiłem sówkę, więc za tą sówką poszły dalej zwierzątka. Oprócz tego uprawiam swoją sztukę, która nie jest, brzydko mówiąc, komercyjna, tylko moja i prawdziwa i prosto z mojego serca, prawda? Na to oczywiście jest mniej klientów, ponieważ są to specyficzni klienci lub moi klienci, ale są i to jest dla mnie największy czat, właśnie poruszać się w tym świecie. Nie ma we mnie tej miary sukcesu. Dla mnie sukcesem jest to, że się obudziłem i że jestem zdrowy, że wokół są moi bliscy i że mam dwie ręce i sprawną głowę, żeby pójść do pracowni i sobie to potworzyć. To jest dla mnie sukces. Sukces nie jest jakby punktem. Nie jest punktem, do którego dążę. Sukces to jest każdy dzień, każda udana rzeźba. Każda po prostu chwila, kiedy mogę tutaj być w mojej pracowni i po prostu penetrować tą sztukę, codziennie coś nowego odkrywać. Sukces się skończy wtedy, kiedy już nie będzie można tworzyć. Natomiast nie ma tutaj jakby mety. Nie ma żadnego szczytu, na którym muszę wejść. Po prostu idę sobie.